Cześć, nazywam się Mariusz Sobiesiak. Dziś przedstawię Wam recepturę na chleb drwalski. Do tego będę potrzebował mąka pszenna chlebowa, mąka żytnia, siemię lniane, słonecznik, drożdże, sól oraz duński miks, zakwas żytni Fendor RE Classic oraz do dekoracji naszą posypkę Raj Dekor. Zaczynam naważanie składników. Mąka pszenna 1250 g. Mąka żytnia T720 250 g. Od razu przesypuję do dzieży. Słonecznik 250 g. Siemię lniane 100 g. Sól 30 g. Duński miks Backers 1000 g. Zakwas żytni suszony Backers 50 g. Drożdże 40 g. Wszystkie składniki suche są już zważone, została tylko woda 2000 g. Teraz tylko proces miesienia, 4 minuty na wolnych obrotach, 4 minuty na szybkich obrotach. Załączam maszynę. W tym czasie przygotuję sobie pojemnik do leżakowania. Użyję do tego środka antyadhezyjnego Tarant. On nie tylko pozwala, aby ciasto nie przyklejało się do rąk czy do pojemnika, ale także spokojnie można go użyć do blach czy foremek. Sprawdzę jeszcze temperaturę ciasta, czy jest odpowiednia. Powinna być pomiędzy 26 stopni Celsjusza a 28 stopni Celsjusza. Tak, 27,5 stopnia Celsjusza. Ciasto przełożone do pojemnika odstawiam na 25 minut leżakowania. Ciasto już odstało swoje 25 minut, więc mogę spokojnie je podzielić na kęsy. Nawaszka każdego z nich to 500 g. Kęsy zważone, teraz zaokrąglam. Mam równe 10 kawałków, teraz wydłużanie i obtaczanie w posypce. Chleby udekorowane przekładam je do kast, a następnie do komory fermentacyjnej. To już wszystko w tym etapie procesu wyrabiania chleba drwalskiego. Teraz czas na ostateczny rozrost. Przekładam do komory fermentacyjnej. Parametry fermentacji chleba drwalskiego to 35 minut czas, temperatura 32 stopnie Celsjusza, wilgotność 75%. Czas fermentacji minął. Wyjmuję kasty z garowni na stół. Chleby są już prawidłowo wyrośnięte. Będę je przygotowywał do załadunku, ale najpierw sprawdzę parametry pieca, ponieważ nacinanie wykonuję przed samym załadunkiem. Parametry wypieku dla chleba drwalskiego to górne grzanie 230 stopni Celsjusza, dolne grzanie 210 stopni Celsjusza, zaparowanie to około pół litra wody, czas mniej więcej 30 minut. Czas na załadunek to ostatni sznyt. Czas wypieku dobie końca. Chleby drwalskie są gotowe do wyjęcia. Chleb drwalski daje krzepę. Polecam. Mariusz Sobiesiak.